19 sierpnia wspominamy błogosławionego Gweryka, opata. Gweryk jest jednym z twórców duchowości cysterskiej. Pochodził z Tournai we Francji, gdzie przyszedł na świat około 1080 roku. W 1125 wstąpił do zakonu cystersów w Clairvaux, gdzie opatem był Bernard. W 1138 roku Gweryk został opatem klasztoru w Igni, niewiele wcześniej założonego przez Bernarda. Gweryk doprowadził klasztor do rozkwitu i uczynił z niego ważny ośrodek, z którego promieniował charyzmat zakonu, a sam opat ucieleśniał ideał cystersa. Swoją spuściznę duchową zawarł w kazaniach liturgicznych wydanych pod tytułem Sermones. Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Na tym dogmatycznym fundamencie buduje swoją duchową naukę o Formatio Christi in Nobis. Naśladowanie Chrystusa prowadzi do przekształcenia w Niego. Dlatego nazywany jest w tradycji Dr. Conformationis Cum Christo. Gweryk zmarł 19 sierpnia 1157 roku, a beatyfikowany został 24 stycznia 1889 roku. Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś w błogosławionym Gweryku opacie wzór ewangelicznej doskonałości. Spraw, abyśmy wśród zmiennych kolei życia całym sercem umiłowali sprawy niebieskie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.